Nie słyszysz, śpiew tam wejdź, o, tam wejdź, o, tam ludzie dobre serca mają. Śni ludzie, uwierz mi. Poznacie mnóstwo wspaniałych ludzi, zwiedzicie różne zakątki świata. I dziewczyny, na koncerty zakładamy długie balowe suknie. Śpiewanie w chórze Uniwersytetu Rolniczego poza okazją do poznania znakomitych przyjaciół daje także możliwość występowania w miejscach, gdzie normalnie siedzielibyśmy na widowni, czyli na przykład w filharmoniach, w centrach kongresowych czy w teatrach. Studia to nie tylko zajęcia i nauka, ale także ludzie, z którymi można wspólnie stawiać na rozwój. Dlatego warto dołączyć do chóru R, razem rozwijać się z ludźmi, których łączy wspólna pasja, czyli muzyka. Mnie ujął repertuar, który pozwala dawać i czerpać ogromną radość. Poza tym śpiewanie jest niesamowitym doświadczeniem, naprawdę niesamowitym. Warto śpiewać w chórze Uniwersytetu Rolniczego, bo można tam poznać wiele świetnych ludzi i się bardzo dużo od nich nauczyć. Dlaczego warto śpiewać w chórze UR? No bo to rozwija duszę i nic nie zastąpi emocji, które się odczuwa podczas śpiewania w potężnej, przyciemnionej katedrze. Tego dreszczu emocji, tej gęsiej skórki, to jest po prostu coś warte przeżycia. Nawet jeżeli nigdy nie śpiewałeś i chciałbyś się nauczyć, to jest to miejsce, w którym dowiesz się, że każdy może śpiewać i przy odrobinie pracy trochę lepiej niż trochę gorzej. To nie ma tak, że warto czy nie warto. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w chórze najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy nie wiedziałem, jaki utwór śpiewamy. Kiedy śpiewałem nie ten głos. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe fałsze wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy śpiewa się pod dźwiękiem, nawet niezauważalnie dla dyrygenta, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga nam się rozwijać. Ja miałem to szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. Dziękuję chórowi. Dziękuję mu. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie harmonii, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład dokładam tercję pikardyjską do każdego utworu, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę choćby wieszać znaczy plakaty. Studia to czas na poznawanie fajnych ludzi, a najfajniejsi ludzie są na chórze. Warto śpiewać w chórze, bo można znaleźć takiego ktosia, który ci będzie robił herbatę. Jeśli chodzi o śpiewanie w chórze, to bądźcie ostrożni, bo można przez przypadek zostać solistą Opery Krakowskiej. Albo znaleźć w chórze przyszłą żonę lub męża. Dlaczego warto śpiewać w chórze Uniwersytetu Rolniczego? Ponieważ tworzą go wspaniali, pomocni, bardzo pozytywni ludzie. Dzięki nim, a przede wszystkim dzięki naszej dyrygentce Asi, zrozumiałam, że mój głos nie musi być spisany na straty. Że również mogę śpiewać, tworzyć z nimi naprawdę wspaniałe rzeczy, nie posiadając zupełnie żadnego wykształcenia muzycznego. Że się do tego nadaję, że mój głos jest wartościowy. Że tak naprawdę można osiągnąć bardzo wiele i wystarczy tylko chcieć. Dlaczego warto śpiewać w chórze Uniwersytetu Rolniczego? Ponieważ to jedyne miejsce, które nie dyskwalifikuje cię, nawet jeżeli jesteś studentem UJ-u. W naszym chórze śpiewają studenci Uniwersytetu Rolniczego, doktoranci, pracownicy, absolwenci, a także studenci z innych uczelni. To jest miejsce, gdzie każdy może poczuć się dobrze. Śpiewamy utwory z różnych stron świata,
różnych stylów, z różnych epok. Ćwiczymy głos, uczymy się rozumieć muzykę, razem współtworzyć. Nasza siedziba mieści się na Alei 29 listopada na kampusie UR. Stamtąd wyruszamy we wszystkie swoje artystyczne podróże. I te bliższe, i te dalsze. Śpiewaliśmy w wielu miejscach w Krakowie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Mazowszu, w Gdańsku, w wielu miastach Polski, ale także w Grecji, we Włoszech, w Macedonii, na Węgrzech, w Rumunii, w Hiszpanii. Wiele miejsc jeszcze do odkrycia przed nami. W chórze Uniwersytetu Rolniczego można nauczyć się panować nad głosem. Można nabyć pewności siebie. Można uwierzyć, że można więcej. Można też zaangażować się w działalność samorządową, ponieważ chór jest zarządzany przez studentów. Co rok wybieramy zarząd, prezesa. Ten zarząd pomaga w przygotowaniu koncertów, w przygotowaniu różnych wydarzeń związanych z działalnością chóru. Do chóru zapraszam ja, dyrygentka, ale zaprosi też Was prezes Michał Marszałek. Drodzy maturzyści, przyszli studenci Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie. Mam nadzieję, że już niedługo jak największa liczba z Was wstąpi w szeregi naszej uczelni i zostanie jej studentami. Zaraz po tym zapraszam Was bardzo serdecznie do włączenia się w działalność naszego chóru i wstąpienia w jego szeregi. Jako prezes naszego chóru serdecznie Was zapraszam do tworzenia razem muzyki, do tworzenia razem relacji i wszystkiego tego, co jest piękne i co daje nam wszystkim radość. Nasz chór to nie tylko próby i koncerty na uczelni, ale także koncerty na wyjazdach krajowych, czy to wyjazdach zagranicznych. Można z nami zwiedzić wiele wspaniałych miejsc i przeżyć nadzwyczajne chwile. Czym dla mnie jest chór? Chór to dla mnie wyzwanie, ciągłe dokształcanie się, ciągły rozwój, czy to jeśli chodzi o muzykę, czy o naukę nut, czy chodzi o relacje społeczne, to przede wszystkim są także przyjaźnie często na całe życie, ogrom znajomości, znajomość ciekawych ludzi. No i jedna z najważniejszych osób, jakie tutaj poznałem, to oczywiście moja żona, czy druga w kolejności, oczywiście pierwsza w chórze, ale druga w kolejności w moim życiu, nasza wspaniała dyrygentka Asia, najlepsza dyrygentka na świecie, tak sądzę i tak sądzi cały nasz chór, bez żadnych wyjątków. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do wstąpienia w nasze szeregi i do tworzenia tego piękna muzyki i tej wspólnoty, bo chór to nie tylko grupa ludzi znajomych, to druga rodzina. Zapraszam serdecznie. Nie słyszysz śpiew tam wejdź, o tam wejdź, o, tam ludzie dobre serca mają, śni ludzie, uwierz mi. Próby, rozmowy, afterki, wyjazdy, tańczenie, poszukiwanie różowej szminki, zdjęcia i śpiewanie. To przyjaciele. To możliwość rozwoju. Chór to śpiew. Chór to taniec. Chór to miłość. To pozytywna energia. Wspaniali ludzie. A to przyjaźń i wyzwania. Niezapomniana przygoda. To głównie poszerzenie samoświadomości. Niezwykłe przygody i niezapomniane podróże. Próby pod prysznicem. Chór to sposób życia. Ci nigdy nie śpiewają.